Pastor Roger Kuhn, wykład 11. Take all that the prophet says on whatever subject it is you're studying. Należy wziąć pod uwagę wszystko, co prorok powiedział na dany temat. Before you come to your final conclusion. Zanim dojdziesz do końcowych konkluzji. If you take only one or two statements, jeśli weźmiesz pod uwagę tylko jedno lub dwa stwierdzenia, you could be led in a false direction. Możesz pójść w niewłaściwym kierunku. You could even be led in an opposite direction. Możesz nawet pójść w odwrotnym kierunku. This is also true when one takes a statement out of its context. To jest także prawdą w kwestii brania danego zdania z kontekstu. And we will come to that in just a moment. I dojdziemy do tego za chwilę. The main illustration yesterday. Główny przykład wczoraj had to do with the false teaching. Miał do czynienia z fałszywymi naukami, which is being taught in South Poland, które są nauczane w południowej Polsce, being taught in the United States, w Stanach Zjednoczonych, being taught in other parts of Europe, w innych częściach Europy, and also in Australia, i w Australii, by two particular people. Przez dwóch szczególnych ludzi. One is an American, the other is an Australian. Jeden to Amerykanin, drugi to Australijczyk. And yesterday we showed you how they take two statements of Mrs. White. Wczoraj pokazaliśmy wam, jak oni wyciągają dwa zdania z Ellen White. Remove them from their context. Wyciągają z kontekstu. And have built a mountain of theology. I budują górę teologii. Which we proceeded to blow up yesterday. Którą myślę, że zdmuchnęliśmy wczoraj. By taking more of what the prophet said. Poprzez spojrzenie na większość, co prorok na ten temat powiedział. There wasn't time to give you all that the prophet said. Nie było czasu, żeby zająć się wszystkimi stwierdzeniami, które były u proroka. And this morning, as I was doing research in your library, i gdy dzisiaj byłem w waszej bibliotece, I found three more examples. Znalazłem trzy przykłady więcej. In Patriarchs and Prophets, w książce Patriarchowie i Prorocy, that I did not know before, których nie znałem wcześniej. Okay, the first rule of interpretation. A więc pierwsza zasada interpretacji. Take all that the prophet says before you come to a conclusion. Brzmi, zanim dojdziesz do wyników, do uogólnień, weź wszystko pod uwagę, co prorok na dany temat powiedział. The second rule, druga zasada, says, mówi, if after you have got a group of statements, jeśli po tym jak zebrałeś grupę stwierdzeń pewnych, and one or two of them doesn't seem to harmonize with the big body of material. I powiedzmy dwa z nich wydają się nie harmonizować z pozostałymi. Then for the ones that seem not to agree. A więc jeśli chodzi o ten jeden, który wydaje się być inny niż pozostałe. Examine the context. W takim przypadku należy zbadać kontekst. There are two contexts. Są dwa konteksty. There is the internal context, kontekst wewnętrzny. And that is, i to znaczy, what did the prophet say just before the statement in question? To znaczy, co prorok powiedział tuż przed tym stwierdzeniem, które badamy. What did the prophet say just after the statement? Co prorok powiedział po tym stwierdzeniu? This will often resolve many problems. Bardzo często rozwiązuje to wiele problemów. And we showed you from one statement in great controversy yesterday, just one sentence. I wczoraj z jednego zdania z patriarchów i proroków pokazaliśmy wam, how the teachers of this false doctrine take a half a sentence. Jak nauczyciele tych fałszywych doktryn biorą pod uwagę tylko połowę zdania. If they took just the whole sentence, gdyby wzięli pod uwagę całe zdanie, it would destroy their teaching. Zniszczyłoby to ich nauki. And so Mrs. White said, study the context. A więc siostra White powiedziała, studiujcie kontekst. And the external context. I zewnętrzny kontekst. Is sometimes important also. Czasami jest także bardzo ważny. Let me give what I mean by that.
Chciałbym wam powiedzieć, co mam na myśli, mówiąc kontekst zewnętrzny. External context involves questions like this. A więc kontekst zewnętrzny odpowiada na takie pytania jak: When was the statement written or said? Kiedy dane zdanie było napisane lub wypowiedziane? There are statements in which this question is crucial. Są zdania, w których odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie. To whom was it said? Do kogo dana wypowiedź została skierowana? That could make a difference. To możemy tutaj spotkać się z różnicami. Why was it said? Dlaczego dane zdanie zostało wypowiedziane? What were the circumstances which called it forth? Jakie były okoliczności, które zmusiły proroka do wypowiedzenia tego zdania? And in a few moments I will illustrate this with a diagram on the blackboard. Za chwilę zilustruję to na diagramie na tablicy. But first let's illustrate now the two principles together. Teraz zilustrujmy te dwie zasady razem. In 1869, w 1869, Ellen White wrote a letter to a man and his wife. Ellen White napisała list do pewnego małżeństwa. They were having problems with their two adolescent sons. Mieli problemy ze swoimi dwoma nastolatkami, jeszcze nie w wieku dojrzałym. Now this is a rather delicate thing to talk about in public. Jest to raczej delikatna rzecz, jeśli chodzi o mówienie o niej publicznie. I will try to present it in a way that is not offensive. A więc postaram się przedstawić ją w sposób, który nie wzbudzi jakiegoś zakłopotania. There is a sexual practice. Jest pewna seksualna praktyka, which in English is called masturbation. Która także w Polsce nazywana jest masturbacją. It is probably best defined. Najlepiej to zdefiniować as one individual having sexual intercourse with himself or herself. W ten sposób, że dana osoba ma stosunki seksualne z samym sobą. It is a common phenomenon all over the world. Jest to powszechne zjawisko na całym świecie. These two teenage boys of brother and sister E. Ci dwaj bracia were very much into this habit and practice. Byli bardzo w tę praktykę wciągnięci. The older boy was very far along. Starszy chłopiec bardzo już to praktykował. The younger boy was not as far, but he was getting quickly to where his brother was. A młodszy chłopiec uczył się, jak to należy robić. Ellen White wrote a letter to the parents. Ellen White napisała list do ich rodziców. And in it there is this short, simple, declarative sentence in English. I w tym liście jest krótkie stwierdzenie. Just eight words. 8 słów. Eggs should not be placed upon your table. Jajka nie powinny być kładzione na wasz stół. They were placed on all of our tables today. A one znajdują się na naszych wszystkich stołach teraz. And don't feel guilty because I ate my egg. Nie czujcie się winni, ponieważ ja na dzisiaj zjadłem jajko. Eggs should not be placed upon your nie table. Nie powinno być jajek na waszym stole. Now, some people take that. Niektórzy ludzie rozumieją to. And they say, no one should eat eggs. W ten sposób, że nikt nie powinien jeść jaj. Mrs. White said, eggs should not be placed on your table. Przecież Ellen White wyraźnie powiedziała, że nie powinno być jaj na waszym stole. And they assume. I oni twierdzą, that this was counsel. Że to była rada dla wszystkich członków zboru. And so nobody in the church should eat eggs. A więc nikt w kościele nie powinien jeść jajek. There are people in my country who take that position. I są ludzie w moim kraju, którzy właśnie tak to rozumieją. Well, we're interested in what the prophet meant by what the prophet said. Jesteśmy bardzo zainteresowani, co prorok miał na myśli, gdy to mówił. So I start looking for other statements dealing with eggs in her writings. A więc zbadałem wszystko, co Ellen White napisała na temat jajek.
And I'll share just three of them with you. I chcę wam pokazać trzy z nich. The one we've just mentioned was in 1869. A więc pierwsze zdanie było to, które już wymieniliśmy w 1869. 33 years later. 33 lata później. In 1902. W 1903. In volume 7 of the testimonies. W siódmym tomie świadectw dla zboru. Page 135. Strona 135. We find these words. Znajdujemy takie słowa. In some cases, w niektórych przypadkach, the use of eggs is beneficial. Używanie jajek jest błogosławieństwem. So immediately we have some help. A więc już mamy jakąś pomoc w tym. The earlier statement was not a blanket prohibition for all people to give up all eggs. Rozumiemy z tego, że to pierwsze stwierdzenie nie było takim zakazem dla wszystkich, jeśli chodzi o jedzenie jajek. She said the time has not yet come to say that the use of milk and eggs should be wholly discarded. Powiedziała w tym drugim zdaniu, że nie nadszedł jeszcze czas całkowitego porzucenia spożywania jajek czy też mleka. That time will come. Taki czas przyjdzie. And incidentally, i w końcu, if you lived anywhere near Chernobyl in the USSR, i gdybyście żyli w pobliżu Czernobyla w Związku Radzieckim, you wouldn't want to use either dairy products or eggs, poultry products. Nie moglibyście używać żadnych produktów mlecznych. Because they would have been contaminated by the radioactivity of that tragedy. Ponieważ one są bardzo napromieniowane poprzez ten wybuch, który miał miejsce. This statement tells us, a więc to zdanie mówi, that in some cases the use of eggs is not only all right, it is beneficial. Że jedzenie jajek nie tylko, że nie jest zabronione, ale nawet, że jest błogosławieństwem. All right, in 1905, 3 years later, trzy lata później, w 1905, a statement in Ministry of Healing, page 320, w książce Ministry of Healing, it is true that in persons in whom the animal passions are strong, need to avoid the use of stimulating foods. Jest prawdą, że u ludzi, w których przejawiają się zwierzęce instynkty, nie powinni oni jeść pewnych stymulatorów. Now, what is she saying here? Więc co ona tutaj mówi? She's saying something that every person who is knowledgeable in physiology understands. Mówi ona, że ludzie zrozumieliby, ludzie, którzy mają pojęcie, zrozumieliby to. There are certain substances. Są pewne substancje. And some of them are foods. Należą do nich niektóre pokarmy. Which stimulate sexual passion and sexual appetite. Które stymulują, wpływają na nasze seksualne zachowanie, na apetyt. One writer identified 1500 different things. Jeden z autorów zidentyfikował 1500 różnych takich stymulatorów. There is general, I would almost say universal agreement. Uczeni zgadzają się generalnie, that eggs are recognized as articles of diet which do for some people stimulate sexual appetite. Że jajka u pewnych ludzi wpływają na ich seksualne zachowanie. Now, in this statement in 1905, w stwierdzeniu z 1905, she said people who have that kind of problem should avoid eggs. Ludzie, którzy mają tego typu problemy, powinni ich nie jeść. But then she describes people with other medical conditions. Potem opisuje ludzi, którzy mają inne jakieś trudności, who need to eat eggs, którzy potrzebują jajek, because they have properties that will help to build the blood, ponieważ w jajkach znajdują się wartości, które pomagają w odbudowie krwi, and other reasons. I posiadają też inne wartości. In 1909, w 1909, in volume 9 of the testimonies, w 9 tomie świadectw, page 162, strona 162, she talks about the potential danger of disease in animals.
mówi o potencjalnym niebezpieczeństwie chorób zwierzęcych. And the danger of having a lot of eggs in the diet of small children. I niebezpieczeństwie, jakie wynika z karmienia małych dzieci jajkami. Yet she balances this by saying, ale ona jakby balansuje, mówiąc inne zdanie, we should not consider it a violation of principle. Nie powinniśmy uważać jako złamanie reguły, to use eggs from hens that are well cared for, używanie zdrowych jajek and suitably fed. Które pochodzą ze zdrowych farm. And then this remarkable statement. I to znaczące zdanie. Eggs contain properties, jajka zawierają wartości, that are remedial agencies, które wpływają, in counteracting certain poisons. Wpływają na pewne przeciwne działanie truciznom, ograniczają działanie trucizn. All right, then we have applied both of the first two rules of hermeneutics here. A więc stosujemy tutaj dwie zasady hermeneutyki. Don't take just one statement. Nie bierzcie pod uwagę tylko jednego zdania. If you do, you may be led in a wrong direction. Jeśli tak czynicie, możecie pójść w złym kierunku. Take all that the prophet says, or as much as you can find. Weźcie pod uwagę wszystko, co prorok mówi, albo tak dużo, jak to jest możliwe. And then if you have a statement that seems rather strange, i gdy w tych zdaniach znajdziecie jakieś stwierdzenie, które wydaje się wam dziwne, check the context, sprawdźcie kontekst, the internal context and wewnętrzny the external context. I zewnętrzny kontekst. All right, let's go now to some other examples. Przejdźmy do innych przykładów. Mrs. White said 4 years before she died, 4 lata przed śmiercią Ellen White powiedziała, regarding my writings, jeśli chodzi o moje pisma, nothing is ignored, nie może być nic zignorowane, nothing is cast aside, nic nie może być odrzucone, but time and place must be considered on individual statements. Ale jeśli chodzi o poszczególne zdania, musicie badać czas, kiedy to napisałam, i miejsce. She is talking about context. A więc mówi o kontekście. And I will give you two statements to start with. Podam wam na początku dwa zdania. The first was in 1875. Pierwsze wypowiedziane w 1871. Volume 3 of the Testimonies, page 470. Trzeci tom świadectw dla zboru, strona 470. That which can be said of men under certain circumstances. To można powiedzieć w stosunku do ludzi w pewnych warunkach. Cannot be said of the same people under other circumstances. To, co wobec nich może być powiedziane, nie może być wypowiedziane wobec innych, w innych warunkach. In 1904, a somewhat similar statement. W 1904 podobne stwierdzenie. Selected Messages, Book 3. Wybrane poselstwa, tom trzeci. Page 217. Strona 217. God wants all of us to have common sense. Bóg chce, abyśmy wszyscy mieli podobne zrozumienie. And he wants us to reason from common sense. I chce, abyśmy w ten sam sposób rozumowali. Now notice the next two sentences. Ale zwróć uwagę na dwa następne stwierdzenia. Circumstances alter conditions. Okoliczności zmieniają warunki. Circumstances change the relation of things. Okoliczności zmieniają zależności pomiędzy różnymi wydarzeniami. All right, I'm going to the board now. Teraz spójrzmy na tablicę. And I have two diagrams on the blackboard. Mam dwa wykresy na tablicę. One of them will emphasize the importance of checking the time when a statement was made. Jedno stwierdza ważność sprawdzenia czasu, kiedy dane zdanie zostało wypowiedziane. Because there were some statements made by Ellen White, ponieważ są pewne zdania wypowiedziane, were true at one time, które były prawdziwe o pewnym czasie, that were not true at another time, ale nie były prawdziwe o innym czasie, within her own lifetime. W jej własnym życiu. Also we will notice, także zauważymy, that she talked about place or audience must be considered. Ona mówi o miejscu, na które należy zwrócić uwagę. And we will notice that two different audiences on the same day.
I zwrócimy uwagę o dwóch różnych słuchaczach czy grupach ludzi, do których ona skierowuje swoje zdanie. We'll need two different messages. I te dwie grupy będą potrzebowały dwóch różnych poselstw. First, let us consider the time question. A więc kwestia czasu. And I have illustrated time by a vertical line. Na tej pionowej linii mamy wykres czasu. Which we have marked off into different years. Podzieliliśmy to na różne lata. Now, Mrs. White made two statements before 1900. Przed 1900 rokiem Ellen White wypowiedziała dwa zdania. One was made in 1896. Pierwsze w 1896. One was made in 1898. Jedno w 1998. And they were true at that time. I były prawdziwe w tym czasie. Some people still quote them as if they were true, are true today. I niektórzy cytują je tak, jakby one były prawdziwe i dzisiaj. What were the statements? O co chodzi? Mrs. White said, Ellen White powiedziała, that when the World Church meets in a general conference session, gdy Kościół spotkał się na zjeździe generalnej konferencji. Anyway, she said, w każdym razie powiedziała, that when the World Church is in a session, że kiedy Kościół, zgromadzeni z całego świata są na spotkaniu, not just the weekly meeting of the General Conference Committee, nie chodzi o jakieś tygodniowe spotkanie generalnej konferencji. That happens every Thursday morning at 10 o'clock in Washington. To ma miejsce w każdą środę rano o 10. But when the World Church, and that happens now only once in 5 years. Ale kiedy ten walny zjazd ma miejsce, a to się zdarza raz na 5 lat. She said, powiedziała, that the decisions that are taken in a world general conference session, że decyzje, które są podejmowane na tym walnym zjeździe, should be viewed by the church, powinny być rozpatrywane przez Kościół, as expressing the will of God, jako kierowane od Boga, przez wolę Bożą. And the church members should obey them. I członkowie Kościoła powinni być im posłuszni. Now, in 1896 and 1898, 1896 i 8, she made similar statements. Powiedziała podobne zdanie. I no longer consider this the voice of God. Powiedziała przeciwne zdania, że nie uważam już tego głosu jako głos Boży. And there are some fanatical people in my country. Było kilku fanatyków w moim kraju. They love to quote these two statements. Którzy często podawali te dwa stwierdzenia Ellen White. And they are telling the church members. I mówią członkom Kościoła. That you don't need to listen to the general conference anymore. Że nie musicie słuchać generalnej konferencji. Mrs. White said you didn't need to. Ellen White wyraźnie powiedziała, że nie musicie słuchać generalnej konferencji. Well, she said it in 1896 and 1898. Tak, ona to powiedziała w 1896 i 8. But in 1901, ale w 1901 there was a general conference session. Była sesja generalnej konferencji, in which there were major changes made in the structure of organization, w czasie której uczyniono poważne zmiany w strukturze administracyjnej Kościoła. And then she changed to the earlier statement. I wtedy zmieniła swoje zdanie na to pierwsze, które miała. And in 1909, w 1909 natomiast, and 1911, i 11, she said it is again the voice as the voice of God. Że jest to tak jakby głos Boży. Now the statements made in 1896 and 98 are not true now. Stwierdzenia w 1890 uczynione 6 i 8 nie są prawdziwe teraz. We have two later statements. Ponieważ mamy dwa stwierdzenia późniejsze. But you will never hear these critical people quoting the later statement. Ale tych krytyków, ale ci krytycy nie cytują tych ostatnich stwierdzeń. Ponieważ gdyby cytowali te ostatnie stwierdzenia, zniszczyłoby go ich całą argumentację. Let me give you another related example. Jeden podobny przykład. Before the changes were made in 1901,
przed zmianami, które były uczynione w 1901. For a whole decade from 1890 on. Przez całe 10 lat od 1890. Ellen White was increasingly calling for changes. Ellen White otrzymywała poselstwa, żeby uczynić duże zmiany. She went to Australia in 1891. W 1891 udała się do Australii. She stayed there 9 years to 1900. Przebywała tam 9 lat do 1900 roku. And she started sending letters to Battle Creek, where the headquarters was. Wysyłała listy do Battle Creek, gdzie była siedziba kościoła. And she said, you've got to make changes, you've got to make changes, you've got to make changes. I wielokrotnie stwierdzała, że musicie uczynić zmiany w kościele. And as we get nearer to 1900, her voice gets stronger. I zbliżając się do 1900 roku, ona to głośniej i wyraźniej stwierdzała. Those changes were made in 1901. Te zmiany zostały uczynione w 1901. Then a problem developed. I wtedy powstał problem. Involving one of Mrs. White's own children. Którym miał problem dotyczył także jedno z ich dzieci. Jej dzieci. She was the mother of four boys. Była matką czterech chłopców. One of them died before he was 3 months old. Jeden z nich umarł przed 3 miesiącem życia. One died at the age of 16. Jeden umarł w wieku 16 lat. The other two lived to be old men. Pozostali dwaj dożyli sędziwego wieku. And both became ordained pastors in our church. I obaj zostali ordynowanymi pastorami w naszym kościele. Which I think made their mother feel happy. Które, myślę, te fakty uczyniły matkę szczęśliwą. But the older of these two boys, ale starszy spośród tych dwóch chłopców, whose name was Edson, którego imię brzmiało Edson, gave her some problems. Sprawiał jej pewne kłopoty. And this is one of them. I oto jeden z nich. In 1901, after the meeting, w 1901, po tym generalnym spotkaniu, he started taking some statements that his mother made in the 1890s. On zaczął przypominać zdania Ellen White wypowiedziane w 90-tych latach XIX wieku. And publishing them. I publikował je. To back up his argument. Aby podbudować jego argumenty. That things weren't right in the church. Że Kościół nie idzie właściwą drogą. It came to the ears of his mother. I to doszło do uszu jego matki. We have her letter. I mamy list. She wrote to him kindly, but very strongly. Napisała bardzo uprzejmy list, ale zdecydowany. And she said, Edson. I powiedziała Edsonie. If those changes had not been made in 1901, jeśli te zmiany nie byłyby uczynione w 1901, what you have been quoting me as saying, to co właśnie ty przypisujesz mi, would still be true. To co ty mi przypisujesz byłoby prawdą. But major changes were made earlier this year. Ale w kościele uczynione zostały poważne zmiany w tym roku. And what I wrote on this subject, i to, co napisałam w tym przedmiocie, for the last 10 years, to, co pisałam przez ostatnie 10 lat, is not true now. Nie jest prawdziwe teraz. And so she said, time and place must be considered. A więc powiedziała, że czas i miejsce musi być rozpatrywane. It makes a difference sometimes. Zdania brzmią różnie, jeśli te dwa czynniki weźmiemy pod uwagę. When the prophet made the statement. W momencie, gdy prorok wydaje dane, poprzekazuje dane zdanie. All right, many people when they think this through, wielu ludzi, gdy myślą, gdy uważają, że to jest prawdą, say I can see the reasonableness of things changing over a period of time. Widzę rozsądność tego, rozumiem to, że rzeczy zmieniają się w przeciągu lat. But they may have a little more trouble with this next one. Ale mogą mieć problemy z tym następnym czynnikiem. We are not talking now about time in the vertical sense.
Nie mówimy teraz o czasie w tym pionowym tu znaczeniu. I have just arbitrarily taken the year 1900. Tak przypadkowo po prostu biorę rok 1900. And we will examine two groups of Adventists living at the same time. I weźmiemy pod uwagę dwie grupy adwentystów żyjących w tym samym czasie. And let us use this vertical line to represent the goal. Przez tę pionową linię rozumiemy cel, that Mrs. White wanted each of these two groups, A and B, to reach. Cel, do którego te dwie grupy A, B zdążają według Ellen White. You remember we said yesterday, pamiętacie, wczoraj powiedzieliśmy, every road has two ditches. Każda droga posiada rowy po obu stronach. Even right here on this compound. Także tutaj na tym miejscu. The devil wants to get you off of the road that leads to heaven. Szatan chce, abyście zeszli z tej drogi, która prowadzi do nieba. And he doesn't care if he gets you into the right-hand ditch or into the left-hand ditch, as long as he gets you off the road. I nie zależy mu, czy spadniecie na lewą, do lewego czy prawego rowu, chodzi mu o to, żebyście wypadli z tej drogi. So we will say that this goal represents the middle of the road. A więc powiedzmy, że ten cel reprezentuje środek drogi. Now group B is nearer the goal than group A. Grupa B jest bliżej tego celu niż grupa A. We are saying that they are only 3 meters from the goal. Załóżmy, że oni mają tylko 3 metry do tego celu. Group A is more than 3 times far away. Grupa A znajduje się prawie 3 razy dalej od tego celu. They are 10 meters from the goal. Znajdują się 10 metrów od celu. And they are both living at exactly the same time. A obie grupy żyją dokładnie w tym samym czasie. Now, Mrs. White cannot send the same message to both groups at the same time. Ellen White nie może wysłać, przekazać tego samego poselstwa do tych dwóch grup. If she were to send a group B message to group A, gdyby miała wysłać poselstwo grupy B do grupy A, we will say that is a 3-meter message, które grupa B, która, no nazwijmy to 3-metrowe poselstwo, that would only move them from 10 meters to 7 meters from the goal. To grupę A przesunęłoby z 10 metrów do 7 metrów od celu. And they would still be more than twice as far from the goal as group B. I w dalszym ciągu byliby ponad 2 razy dalej od celu niż grupa B. So she needs a stronger message than a group B message to move group A. A więc potrzebuje ona mocniejszego poselstwa dla grupy A niż dla grupy B. Now notice the problem. Zwróćcie uwagę na problem. If she tries to give a group A message to group B. Jeśli skierowałaby do grupy B poselstwo grupy A, they are only 3 meters from the goal. A grupa B jest tylko 3 metry od celu, but a group A message is 10 meters. A poselstwo grupy A, nazwijmy je, jest 10-metrowym poselstwem. And if she sent a 10-meter message to group B, jeśli skierowałaby do grupy B to 10-metrowe poselstwo, they won't just come up to the goal. Nie doszliby do celu. They'll go 7 meters on the other side of the goal. Oni by przeskoczyli o 7 metrów ten cel. And when they stop, i gdy się gdyby się zatrzymali, they will be more than twice as far from the goal on the other side as they are here where they are now. Byliby 2 razy dalej od celu niż są teraz. That's why we need to know on some of her messages. Dlatego musimy zrozumieć pewne jej poselstwa, że jej poselstwa to whom they were addressed. Były adresowane do różnych ludzi. I do kogo były one adresowane? With regard to the goal, jeśli chodzi o cel, which as yesterday we noticed was to be in the middle of a narrow road, wczoraj mówiliśmy, że ten cel ma być po środku drogi, Mrs. White made this statement. Ellen White powiedziała: if you are going to have to err, make a mistake, jeśli zrobicie błąd, it is better to come one step short of the goal, jest lepiej
podejść do tego celu, than to go one step beyond it and have to retrace your footsteps. Niż przekroczyć ten cel o jeden krok. And Mrs. White was very upset. I była bardzo niezadowolona with people who would take some of her statements. Jeśli ludzie brali pewne jej stwierdzenia and take them out of the context, z kontekstu, wyciągali je z kontekstu and put them into another context, i wsadzali je w inny kontekst. And actually, i w końcu Mrs. White is going this way, Ellen White idzie tą drogą, and they take her statement out of context, a oni wyciągają jej zdania z kontekstu. They turn her 180 degrees in the opposite direction. Obracają ją o 180 stopni w innym kierunku. And they make her appear to be going that way. I mówią, że idzie jakby w zupełnie innym kierunku. And she protested that very strongly during her lifetime. Protestowała przeciwko temu wiele, wiele razy. Let me give you just one more example and then we'll go on to the third rule of interpretation. Chciałbym dać wam jeden przykład, zanim przejdę do trzeciej zasady interpretacji. I graduated from college in 1948. W 1948 ukończyłem college. Most of you weren't even alive then. Większość z was jeszcze nie było wtedy na świecie. That's 41 years ago. To 41 lat temu. And I haven't seen some of my classmates since we all graduated together. I nie widziałem swoich kolegów szkolnych, wielu z moich kolegów nie widziałem od tego czasu. Some of them I may see once in 10 years. Niektórych z nich widzę raz na 10 lat. I recently met a man. Ostatnio spotkałem mężczyznę, who was one of my classmates in college. Który był moim kolegą w koledżu. And I hadn't seen him in about 35 years. A nie widziałem go przez 35 lat. He became a medical doctor. Został doktorem medycyny. Became a very good one. Bardzo dobrym. Became a very popular one. Bardzo popularnym. And very financially well off. I bardzo bogatym. And he stayed in Southern California and practiced in the Los Angeles area. Mieszka w południowej Kalifornii i leczy ludzi w okolicach Los Angeles. Well, I studied for the ministry. Ja studiowałem, aby być pastorem. And I stayed in California only 4.5 years. A mieszkałem w Kalifornii tylko przez 4,5 roku. Then I went to Africa for 11 years. Potem udałem się do Afryki. Almost 12 years. Na prawie 12 lat. And then I came home. Wróciłem do domu. And I spent 3 years at Michigan State University. Spędziłem 3 lata na Uniwersytecie Michigan. Getting a postgraduate degree. Ucząc się dalej. Then I went to Northern California. Potem udałem się do północnej Kalifornii. Which is about 800 kilometers from Los Angeles. Około 800 kilometrów od Los Angeles. Anyway, I hadn't seen the man in 35 years. W każdym razie nie widziałem go przez 35 lat. He bought an airline ticket to Washington. Kupił bilet lotniczy do Waszyngtonu. He bought only a ticket for one way. Kupił bilet tylko w jedną stronę. And when I learned that, I was almost frightened. I gdy dowiedziałem się to, byłem zaskoczony. He came to the General Conference building. Przybył do budynku generalnej konferencji. Came to my office. Przybył do mojego biura. My secretary introduced him. I moja sekretarka przedstawiła go. Now a lot of changes can take place in you in 35 years. Wiele zmian może mieć miejsce w waszym życiu w przeciągu 35 lat. You may have more fat and less hair. Możecie mieć więcej tłuszczu i mniej włosów. And it'll happen to you too. I to się z tobą też stanie. Anyway, I recognized him. W każdym razie rozpoznałem go. And he recognized me. I on rozpoznał mnie. And I said, sit down. Powiedziałem, usiądź. And he did. Usiadł. We had 35 years to catch up. Musieliśmy jeszcze raz przeżyć te 35 lat. And after we had talked for a while, i po chwili rozmowy, he told me why he had come to Washington. Powiedział mi, dlaczego przybył do Waszyngtonu. And why he had come to my office. I dlaczego przybył do mojego biura. He said, Roger, powiedział, Roger, I know why Jesus hasn't come yet.
Roger, ja wiem, dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł. Now he had my total attention. Skupiłem się uważnie na tym, co chcę powiedzieć. I was listening with both ears. Słuchałem otwartymi uszami. Because there are various theories as to why Jesus hasn't come. Ponieważ jest wiele teorii, dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł. Maybe he had another one. A więc być może on miał następną. Maybe he had the right one. Może tę właściwą. So I said, well, why hasn't Jesus come? A więc pytałem, dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł. He said, because we have a president of the General Conference. Ponieważ mamy prezydenta Generalnej Konferencji. Now, he did not mean that he was criticizing the man in the office right now. On nie miał na myśli tego, że nie podobał mu się człowiek teraz, który jest na tym stanowisku. Who is Pastor Neil Wilson. Którym jest pastor Neil Wilson. And I think he visited Poland, didn't he, a year or so ago? Yeah. Który był tutaj w Polsce. So maybe you have seen him. Być może wielu z was widziało go. A very talented and interesting person. Utalentowany i utalentowana, interesująca osoba. Now he was not being critical of the man who is sitting in the office at the moment. A więc nie krytykował osoby, która w tym momencie siedziała na tym stołku. It was the office itself that he was talking about. Chodziło mu generalnie o samo stanowisko prezydenta. And he said to me, powiedział, Roger, Roger, you know that in 1896 wiesz, że w 1896 Ellen White said, Ellen White powiedziała, it is not wise to choose one man as president of the General Conference. Że nie jest mądrą rzeczą wybieranie tylko jednej osoby na to stanowisko. 1896. I said, yes, I'm aware of that. Powiedziałem, tak, zdaję sobie z tego sprawę. In fact, it's published in the book Testimonies to Ministers on page 341. W istocie jest to nawet opublikowane w książce Testimonies to Ministers on the page 341. Na stronie 342. But remember, ale pamiętaj, many changes were made in 1901. Że wiele zmian zostało uczynionych w 1901. 5 years after she said we shouldn't have one man as president of the General Conference. 5 lat po fakcie, gdy powiedziała, że nie powinniśmy mieć jednego człowieka na stanowisku prezydenta Generalnej Konferencji. The good doctor didn't recognize that fact. Ten dobry doktor nie rozpoznał tego faktu. And he's a very sincere man. On jest bardzo uczciwym człowiekiem. He's a spiritual man. Jest uduchowionym człowiekiem. I think he is also a misguided man. I myślę, że jest trochę człowiekiem, który w złym kierunku idzie. But he said, that's why Jesus hasn't come. Ale on powiedział, właśnie tak rozumie, dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł. I said, what do you want me to do about it? Spytałem, co chcesz, abym ja z tym zrobił? Well, you're here in the General Conference. On powiedział, że jesteś tutaj w Generalnej Konferencji. Yes, I am. Tak, jestem. You're here in the White Estate. Jesteś w Ellen White Estate. Yes, I am. Tak, jestem. You have influence. Masz wpływy. I don't know about that. nie wiem w ogóle, jak to anyway, mówię. He said, I want you to take my presentation and give it to the General Conference. Powiedział, chcę, abyś ty przedstawił moje argumenty Generalnej Konferencji. And I said to him, powiedziałem mu, well, two things have to happen before I can do that. Powiedziałem, że dwie rzeczy muszą się zdarzyć, zanim tam pójdę. One is, I have to understand your position. Po pierwsze, muszę zrozumieć twoje stanowisko. And now I'm saying this 2 hours after we have been talking about this thing. A mówię o tym przez te 2 godziny. And I said, I still don't understand your position. Powiedziałem mu, nie rozumiem w dalszym ciągu twojego stanowiska. And he had a very pained look on his face. Miał bardzo przykry wyraz twarzy wtedy. Because he had just spent 2 hours trying to explain it to me. Ponieważ on spędził właśnie 2 godziny, starając się to wyjaśnić. But I can be thick in the head sometimes. Ale czasami ja myślę. All right. Then I said the second thing that has to happen. Teraz po drugie musiałaby się zdarzyć jeszcze jedna rzecz. After I understand it. Po tym jak to zrozumiem. I have to agree with it. Muszę się z tym zgodzić. And doctor. I doktorze. As of right now, obecnie,
just on the limited understanding that I have, z tym ograniczonym zrozumieniem, jakie posiadam, I don't agree with you. Nie zgadzam się z tobą. And I'm going to give you my reasons. I chcę ci przedstawić moje powody. Number one, po pierwsze, did Mrs. White, oh, by the way, let me give you some background. Przed tym chciałbym wam dać pewien kontekst. When the General Conference was reorganized in 1901, gdy Generalna Konferencja została zreorganizowana w 1901, they dropped the office of General Conference President. Zrezygnowali z urzędu prezydenta Generalnej Konferencji. And A.G. Daniels, who was elected to what had been that office, i Arthur Daniels, który został wybrany na ten urząd, was really, his title really was chairman of the General Conference Executive Committee. Nie był w istocie prezydentem, ale jego tytuł brzmiał przewodniczący Komitetu Egzekutywy Generalnej Konferencji. But in the next 2 years, ale w następnych 2 latach, he signed documents, certain legal documents, podpisywał pewne prawne dokumenty, as if he were General Conference President, tak jak gdyby był prezydentem Generalnej Konferencji. Because certain documents required the signature of a chief executive officer. Ponieważ pewne dokumenty wymagały takiego podpisu. And this change in 1901 did create some problems. I te zmiany w 1901 spowodowały pewne problemy. And at the next session in 1903, 2 years later, i 2 lata później, w czasie następnej sesji, w 1903, they changed that back to the old way. Zmienili z powrotem ten tytuł na prezydenta generalnego. Now it was that change back, to była właśnie ta zmiana, that the doctor said was apostasy by the church, którą mój przyjaciel, doktor, uważał jako odstępstwo w Kościele.